Za chwilę ten obraz się poruszy, a wtedy zacznie się najdziwniejsze 30 minut waszego życia. Kult, Kazik na żywo, Acid Drinkers, Stworki, El Doipa. Oto ich pierwszy, jedyny, niezwykły program telewizyjny. A teraz program. Zapraszamy. Bardzo pięknie, dziękuję. Dzień dobry. Zrobiłem właśnie do mocza siku. Zaraz pan dostanie szpałę. Chyba żeś zrobił siku małe. No to jak tym sikaniem? Bo zaraz pan dostaniesz w banie. A, coś rypało mnie w nogę coś. Może ryba piła? Nie, o... Jak... Albo rypa, gdyż u nas panuje grypa. Chyba się utopił. Niech pan naraz się wynurzy. Nie pływasz pan w kałuży. Jak nie mogę coś w grypie? Bądź pan chyba jest po grypie. Niech pan naraz płynie na brzeg. Tam jest kołobrzeg. Chcielibyśmy zaprosić wszystkich gości naszego programu oraz wszystkich widzów do uczestniczenia w naszym otwartym konkursie na konwulsję miesiąca. W systemie audio PL. Chciałbym pan przedstawić swoją ulubioną bramkę. Moim faworytem w tamtych czasach był Pele i jego bramka strzelona w meczu przeciwko Węgrom w 68. A pana zawód? Bo nie dosłyszałem. Już można zaczynać? Proszę. Czas minął niestety. Dziękujemy panu bardzo. Ach, chyba zaraz się rozpłaczę. Dlaczego? Bo puściły mi zwieracze. Dziękuję w takim razie. Życzę powrotu do zdrowia. Dziękuję serdecznie. Jaka jest pana ulubiona bramka w historii piłki nożnej? Bramka? Tak, bramka. Jeśli mógłby pan mówić głośniej, bo taki był... słaby mikrofon mamy. Wiedziałem, pamiętałem, ale zapomniałem teraz. No na przykład 68 roku. Woodstock. Mamy to. Przecież to nie ode mnie. Atunku!
to pan? Co jest? Co jest? Panie, ryba piła mnie, urszła nogę, kurde! To czegoś pan do lekarza nie poszedł. Do lekarza? No! Tu jak pan popłyniesz prosto. Tam? Potem za tą wyspą w lewo. Zaraz w lewo za tą. A, będzie boja i tam pan skręcisz w prawo za nią. I prosto do szpitala. A panu, panie... To ja nie myślałem. No, to teraz wie pan. No, okej, okay, nie? No, to widzimy się później, nie? No. No co ja ten program sam dziś mam... Sama mam... No co ja ten program sama dziś będę prowadzić? A gdzie? A to ja! Leci! Siuta, cześć! To cześć! Tak wolno jeździć! Jak wolno jeździć, nie? Chodź, pan Anny Marii jeszcze nie ma dzisiaj! No ale przyjdzie chyba, nie? No, cześć! Jest z nami Jurusina! Dzisiaj mam swojego kaczorka, jeżeli mi nikt nie ukra! Ja drut! Drut swój zachowasz! A kto to z nami jest dzisiaj? A dzisiaj taki, zobacz, mamy gościa takiego. Piesek Leszek. To piesek Leszek! Piesek! Ura, piesku, Mieszek. Mieszek. A koreczek ten? A Mieszek czego masz? Mieszek Meszku. A to mieszanie czego? Do mieszkania? Tak! Ja w budzie mieszkam. Ura! A do tego czy ta rakieta i ta piłka, co ty tak skrasz w coś czy jak? Nie, zobaczcie, pan ma baseball! To jest łobuz! Dziecku, łobuzie! Ty wygusie jeden! Właśnie! Wolisz do programu! Do budy! Ty! Do budy! Dziecku, co mówisz? To jest szczeka na nas jeszcze w naszym programie! O, w mordę! Bydlak! Co ty tam to szpiegostwo robisz? A pan jak liżeś przyjód! Nie, to ja założę się, to jest konkurencji i on będzie chciał nas donieść. Piesek, ty to chami jesteś normalny. Nie, Leszek. No, taki jesteś piesek, że... Wy prawie nie Leszek. A zobaczę koty. A zobaczę, jak się tego kopie jesteśmy. No, ja wiem, jak gdzie na wsi byłam, to ja wiem. Jest sobie się na 3 dopięki stało, to sobie może tu przejść, nie? Ty kopie jesteś, piesek. Au, bydlaku. Zobaczcie, jak ma pokrążone oczy. Właśnie, chyba ty jak jest. Pijak, ja to pijak, to złodziej! No! Jeszcze nam co ukradli tu! Na pewno to wszystko pokrad! Złodzieju, oddaj te rakiety! Stop już! Żebyśmy cię nie widziały więcej! No! No! Co? Idź z naszego programu! Bydlaku jeden! Chodźcie go zasłonimy, że go nie było widać w naszej telewizji! Ja w ciebie rzucę kaczuszką! A ja w ciebie w ogóle nie rzucę! I tutaj! No! No! Dobrze, że tego pieska się pozbyłyśmy! No! Ale fajnie! Ale fajnie, to jest fajny pies! No! Wystarczy być pieska, no! Fajnie jest! To chyba kończymy, co? Do następnego programu! Do widzenia państwu! Nie wiem, kogo zaprosimy, jak już tego... No! Jak piesko nie ma, to zobaczymy, może Lucyna, Cytryna! Albo Ścisia, Akwarysia! Albo nie! Natalia! Wanda! Albo... Właśnie, nie, Natalia Balia, że ty przyszła. Ale to Hanna Wanna. Nie, to Hanna. Hanna to no, nie. No, dobra. Ty, bo ty nie spóźnisz za autobus. No dobra, dziewczyny. Teresa. Kolejny. Panu Anny Mariu. Hej. Hej. Hej, hej. No i zostałyśmy same. No. No, trzymaj się. To też się trzymaj. Nie. Pójdziemy. No i sobie, cześć. Hej. Chcielibyśmy pana zapytać, jaka jest pana ulubiona bramka w historii piłki nożnej? Moja ulubiona bramka w historii piłki nożnej to bramka Pelego, zdobyta w 1968 roku na meczu z Węgrami. Która? Pierwsza. Dziękujemy. Proszę bardzo, cóż za przypadkowe spotkanie. No, tak to w życiu bywa. Pana zawód? Stolarz.
Proszę, niech pan zaczyna. Czas minął niestety. Czy jury uznaje moją odpowiedź? Trochę pan zakłócił wersję fonograficzną, ale myślę, że uznamy. Dziękuję serdecznie. A teraz kurs gry na trąbce prowadzony przez Jasia Zdunka, naszego drugiego kolegę z zespołu Kult. Prosimy. Najważniejsze jest, żeby otworzyć partię. Jak wiadomo, granie na trąbce wiąże się z dmuchaniem. Gra się na trąbce używając takiego pośrednika, ale można to ominąć oczywiście. Z dwóch tego. Jest parę możliwości. Czy długość trąbki ma wpływ na jej dźwięk? No nie za bardzo. Ale dokąd to zmusza? No właśnie. Dzień dobry, panie ratowniku. Dzień dobry. Gdzie widział pan kluczyka od szafki? Utonął mi gdzieś tutaj. A jakiego? A taki. Z gumką. Różową? Nie, białą. Białą? Białą. A gdzie pan zgubił? A, gdzieś koło wyspy. To ja widziałem, ale to w zeszłym roku gdzieś. I co? Wziął pan? Nie, został tam. To co, nurkujemy? No chyba trzeba, nie? Dobra. No to siu! Nie ma go! Nie ma go, jest czysto. Tylko jakieś dziecko się bawi. No. Przyszedł po margarynę. A macie kafę? Mamy. To dobrze. Mam syntetyk. Gdzie? Syntetyk nie. Gdzie? Ty, syntetyk też. Dobra. Macie tu syntetyk. Ja, ty, poczekaj. Tego nikt nie może zobaczyć. Schowajcie to. Dawaj kawkę. Dopiero wam pokażę jezusko. Czekaj, poczekaj. Kasa jest. Wszystko sprawdzone. Wszystko używane. Dobra. Używane banknoty. Dobra. Okej. Okay. Chodźcie po zielsko. No, wiemy. No, dobry towar, rzep się czepia. Musi spłychać. Dobra, już wiem, że to wy, to mogę się pozbyć tam w plażu dziecka. No. Andrzej, to ty! Pewnie myślałeś, że to Roman. Mówiłem, że to nie dziecko? No. No to lejemy. Nie, ich. Kurde, leją. Nie, to psy. Musi z Bułgarii. Zostaw syntetyk, ratuj życie! Mów się z Bułgar! Kurde, chybiłem przez ciebie!
syntetyk! Roman, co ty? Czekaj się po zewnątrz! O Jezu! Chodź! Dostał jeden! Narkoman! Patrz, jesteś w Lezielsku! Zażywasz, przegrywasz! Dobrze, że to towaru nie zmarnował! Lepiej rozdzielmy się! Dobra, na razie! Nic z tego! Ty, goń go! Co? Jak? Dobry Państwu, ponownie profesor Jan Miodek wita w trzeciej audycji tego przejmującego cyklu. Dziś odcinek nosi tytuł... O, jest nasza rezerwa. No co tu dużo mówić? To mówi samo za siebie. Co Państwo sądzicie może na ten temat? Przejdźmy może do sedna tego odcinka. Od słów do czynów. Ale bardziej proszę, proszę. Proszę pan pierwszy, proszę. Zgłaszam zmiany! Zawodnik opuszcza boisko! Prosimy rezerwowego! Szybko, szybko! Środkowy atak! Piątka, piątka! I jedziemy! Druga połówka! Dziękujemy Państwu! Dzień dobry panom bardzo. Jesteśmy z programu. Chcielibyśmy się spytać o ulubioną pana bramkę w historii piłki nożnej. Ulubiona bramka jest pomarańczowa. Dzień dobry. A to pan, przepraszam bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyszłem. W jakim celu pan przyszedł do nas? Nazywam się Andrzej Strzelba. To może pan się przedstawi. Przyszłem tu z domu, od siebie. Prosto? Tak. A pana zawód? Tak, pracuję. To może zaczynamy. Dobrze. Proszę. Czas minął, niestety. Dziękujemy panu. Czy wygrałem? Dowie się pan pocztą. Dzień dobry panu. Jesteśmy z programu. Jaka jest pana ulubiona bramka w historii piłki nożnej? Bramka piłki ręcznej. Łatwiej się na niej broni. Przepraszam. Przepraszam. Przepraszam pana bardzo. Słucham. W którą stronę? Na Barbados. A na co panu taka informacja? No bo płynę właśnie sobie na Barbados. Tak? Po co? No na wakacje z żoną. Ten, ale żona mi gdzieś utonęła. Tak? A samolotem pan leci na te wakacje? Nie no, płynę w Baw. Chciałem, że pan płynie samolotem może. Nie no, ostatnio jak płynąłem samolotem, to się źle skończyło, bo... 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 Bo...
gdzie tonie! Ja pana dopoluję na Barbados! Chcielibyśmy się spytać pani na przykład, jak jest pani ulubiona bramka w historii piłki nożnej? Jak strzeliłam kiedyś Kubie w przedszkolu bramkę. Grałam z chłopakami i mu strzeliłam. Dzień dobry państwu, jesteśmy z programu. Jaka jest pana ulubiona bramka w historii piłki nożnej? Bramka Sumu. Dziękujemy panu. Ty, hippies! Yo. Jana! Co tam? Jestem Bobo Czesiek z Podlasu. Jeżdżę białym łysą dla zabicia czasu. Rozumiem. Rozumiem, że to też pana zawód. Nie pracuję. No to proszę. Dziękujemy, czas minął. Dzień dobry. Jesteśmy z programu telewizyjnego pod tytułem. Chcielibyśmy spytać się pana, jaka jest pana ulubiona bramka w historii piłki nożnej. Nie ma pan swojej ulubionej bramki? Nie grałem w piłkę.